Ja pamiętam w ubiegłej kadencji, jak politycy PiS-u byli zbulwersowani naszym zachowaniem jako partii rządzącej w stosunku do nich. Na szczęście mogłem być uczestnikiem tamtych wydarzeń i mogę porównać nasze zachowanie do tego, które ma miejsce dzisiaj. I absolutnie, absolutnie z pełną odpowiedzialnością mówię, że jesteśmy prawie że przedmiotami, nie tylko podczas procedowania ustaw na sali sejmowej, ale również podczas komisji, które mają miejsce na salach, na korytarzach. Po prostu czujemy się, tak jak to powiedział pan prezes, gorszego sortu. Zdecydowanie można to odczuć. Ten klimat, ta atmosfera jest bardzo przytłaczająca, ale to tak naprawdę nie chodzi o to. My jesteśmy politykami i musimy być gruboskórnymi na tego typu rzeczy. Ale gorszego sortu. Ale próba wmawiania nam, że my, że wtedy było tragicznie i teraz jest po prostu, mimo zapewnień oczywiście pana prezesa Kaczyńskiego, że absolutnie opozycja będzie podmiotowo traktowana w sposób koncyliacyjny, to absolutnie nie ma żadnego potwierdzenia. Jesteśmy traktowani jak ostatni sort. Nikt się z nami nie liczy. Próba przekroczenia czasu o 30 sekund na mównicy kończy się karą 2,5 tysiąca złotych. Próba niejednokrotnego, nawet i mojego wniosku formalnego. Bo zapłacił już pan taką karę? Ja nie, ale mój kolega Michał Szczerba zapłacił karę 2,5 tysiąca złotych. Z kolei próba składania wniosków formalnych, które są zgodne z regulaminem, są od razu cięte. Nie ma możliwości, jeżeli marszałek Sejmu usłyszy tylko niewygodne pytanie bądź sformułowanie w kierunku rządu, no to absolutnie kasuje nas na mównicy i nie ma prawa dyskusji. Jest zamykanie punktu poprzez wniosek formalny o skrócenie dyskusji i pozamiatane. A jak sytuacja tu się układa, bo w pewnym sensie państwo rywalizują z Nowoczesną, prawda? Czy wy jakoś, no, czy jesteście w stanie się porozumieć, bo w pewnym sensie kierujecie swoje pytania, swój program, swój sprzeciw też do podobnego elektoratu. Ale oczywiście tutaj nie ma teraz podziału w opozycji. Jesteśmy jedną drużyną, która chce jakby powiedzieć dość temu, co ma miejsce ze strony koalicji PiS-u i wspólnej prawicy. Dlatego też absolutnie tutaj nie ma podziału na jakieś głębsze podstawy programowe, bo Nowoczesna, Platformy to są faktycznie, są różnice programowe, aczkolwiek mamy teraz wspólny zidentyfikowany problem w postaci permanentnego, ewidentnego w biały dzień zamachu na konstytucję i na organy państwa i prawa, czyli zamachu na demokrację postępującą, bo jak tutaj stoję, zapewniam państwa, że to jest dopiero początek, to jest preludium do tego, co się może w przyszłości wydarzyć.